30 września troje uczniów ze szkoły podstawowej imienia kapitana żeglugi wielkiej Leszka Wiktorowicza w Boreczku zasiadła w ławach poselskich podczas 30. sesji Sejmu Dzieci i Młodzieży. To wyjątkowa okazja, aby młodzi ludzie mogli poznać, jak wygląda praca posła oraz wziąć udział w debacie na temat przyszłości Polski. Na tegoroczne wydarzenie wybrano reprezentantów ze 153 szkół podstawowych z całego kraju, w tym z 8 placówek z województwa podkarpackiego, wśród których znalazła się szkoła podstawowa w Boreczku. Regulamin, który nam Kancelaria Sejmu przysłała, jasno określała, w jaki sposób dzieci, uczniowie mają zostać wybrani. Otóż było to losowanie. Po jednym uczniu z klasy 6, 7, 8 zostali wylosowani 2 września, akurat na rozpoczęciu roku szkolnego, w obecności naszych nauczycieli, rodziców, uczniów, trójka szczęśliwców została wylosowana. 26 września uczniowie spotkali się z burmistrzem Sędziszowa Małopolskiego Bogusławem Kmieciem, który przekazał im gratulacje oraz życzenia owocnych obrad i powodzenia w ich nowej roli poselskiej. Cieszymy się, bo to też i przygoda, zdobycie nowych doświadczeń, ale również fajna promocja i szkoły, i miasta, i gminy, jak również województwa podkarpackiego. Na pewno będziemy chcieli zaprezentować naszą szkołę z jak najlepszej strony, ale także zobaczyć, jak to jest być posłem, powiedzieli nam młodzi posłowie przed wyjazdem do Warszawy. Będziemy chcieli zgłosić się, w sensie wystąpić, zabrać głos. Właśnie podczas takiego wystąpienia na mównicy sejmowej. Co chcecie przekazać? Chcemy porozmawiać o tym, co jest dla nas najważniejsze, żeby dzieci miały dobrze, żeby miały dobre życie. Uczniowie z Boreczku wiedzą, na czym polega praca posła i pojechali do Sejmu dobrze przygotowani. Uchwalają ustawy, no i są jednymi z najważniejszych osób w Polsce. I no jest tam marszałek, który tam rządzi całym Sejmem. 30. sesja Sejmu Dzieci i Młodzieży odbyła się w Sejmie Rzeczpospolitej Polskiej. Głównym organizatorem wydarzenia jest Kancelaria Sejmu, która współpracuje z Ministerstwem Edukacji Narodowej. Projekt ma na celu wprowadzenie młodych Polaków w tajniki parlamentaryzmu i demokracji oraz zachęcenie ich do aktywnego udziału w życiu publicznym. Kwestia taka zasadnicza to jest propagowanie idei parlamentaryzmu polskiego, zasady procedowania uchwał, zainteresowania tego nawet tutaj na takim szczeblu lokalnym, bo jest to wielkie wydarzenie i nie ma co kryć, że nie ma to swojej rangi. Też w szkole musieliśmy to, ten wyjazd został poprzedzony i debatami, i losowaniem, i zajęciami z dziećmi, które przybliżały ideje i parlamentaryzmu polskiego, i wyborów takich na szczeblu lokalnym. Też za niedługo przecież są wybory do Młodzieżowej Rady Gminy, więc to tak ładnie się wkomponowało. W tym roku organizatorzy sesji skierowali swoje zaproszenie do uczniów szkół podstawowych, aby zmobilizować najmłodsze pokolenie do refleksji nad pytaniem, co jest dla nas najważniejsze. Wypracowane przez młodych posłów postulaty zostaną następnie uwzględnione podczas Kongresu Młodych, który odbędzie się w listopadzie pod patronatem Biura Rzecznika Praw Dziecka.